dedicated way to defeating the Dark Lord. We bow to no one. I am the true Lord of the Rings. You cannot escape us. Middle Earth, Shadow of Mordor. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. W poprzednim odcinku, jeśli ktoś chciał, mógł sobie przeczytać historię wszystkich artefaktów i wysłuchać wszystkich wspomnień do nich zlinkowanych, powiedzmy. Na początek tego odcinka, zanim zajmiemy się fabułą, podnosimy ostatni Ifildim w grze. Nani hier, Gelar Mordor. No jakby... i super, ale jakby... Co dalej? O! Okej, jest przetłumaczone całe. Pan Światłości. Jam jest świetlisty władca Mordoru. Jam jest srebrna ręka rozpraszająca mrok. Ten, który sięga poprzez nocne mgły, by pomścić dawno zdradzonych. Powstańcie z pól śmierci i wyjdźcie z cieni poprzez oczyszczającą wojenną pożogę. Wy, niegdyś Eldarowie, zostaniecie stworzeni na nowo pod mym młotem. Pan Darów, wielki zdrajca, zostanie obrócony w niwecz. Odrzucam błogosławione królestwo, by zbawić krainę cienia i umocnić mury Ardy. Miast pana ciemności mieć będziecie nieskalaną światłość. Będziecie się mnie bać i mnie wielbić. Okej, czy ja to dobrze rozumiem? Czy Celebrimbor chce zastąpić Saurona? W sensie to jest to, czego się obawia Sauron. Że ktoś go pokona i zajmie jego miejsce. Czy do tego dąży Celebrimbor? Nani hier, Gelar Mordor. I Vab, Gelebren, Jachotha, i Vorn. Tridael, Hith, Efuin. An Achareddi, Werienin, Anan. Erio Thelaith Gwrth, Edwenno Ogwath, Trilaith Pwygadol Dagol. Nathadir Edwegenin, i nawdir Edil, Nunamnin. Nathatognir Inain, i Warth Dangarnen. Ochedin Valandor, Anadlethad Nor Eduath, A Noded Ramas Enardon. Michan de Morchir, Nathal Ekalad Arfigad, Nin Gostatha Gwaithban Agelatha. Wow. Ej, ale jakby to jest co? To jest ten? To jest... W jakim języku on to mówił? W elfickim? Bo na pewno nie była to czarna mowa Mordoru. Ale chyba w elfickim to było. Dobra, co tu jeszcze mam? O, tutaj. O, grzybek hobbitów. O, a nie, jednak nie. Okej. Okay. Jeszcze coś. Tutaj jakiś grzybek. Aj, okej, okay, czyli roślinki, które zebrałem po właśnie w trakcie latania. Przy okazji do wyzwania. Jeszcze 4 wpisy jakieś zostały. I coś do historii. O, sporo tego. Fort Morn. A dobra, może sporo to przesada. Łowisko Nurnen, co to za kraken? To nie... Tak, to jest... O kurde, to jest czatownik. To jest ten czatownik z tego, co... Znaczy ten, no może nie ten konkretny, ale ta sama istota, która jak wchodzili do Mori, to ich zaatakowała, jak próbowali się wycofać. O, i Barad Nurn. Dobra, i to tyle z historii, z całości. Tak wygląda armia Saurona. Patrzcie w ogóle to. Tu mam kapitana i wodza zablokowanych przez ten. Przez misję. I to misję fabularną. Tak więc, kurde, będzie. O, oj. Mów. Our
is diminished, it is not wholly spent. We will not abandon Middle-earth and depart into the West until the Betrayer and all his works are undone. Chyba taki ogólny komentarz a propos właśnie tych wszystkich Ifildinów zebranych, tak mi się wydaje. Co muszę zebrać? 3 takie, 2 takie i 2 takie. Mam tutaj coś w pobliżu? No tak, to nie będzie na mapie przez zaznaczone. Przez minimapy patrzeć. Ale nie, to jest tego ten taki złoty kwiatek. No to dobra, no to innym razem. W tym odcinku rozpoczynamy właśnie od questa Królowa Wybrzeża, bo jestem naprawdę ciekaw, czy to już mi odblokuje tę umiejętność naznaczania. Mam szczerą nadzieję, że tak. A mogliśmy przy tym zobaczyć moje atrybuty w ogóle. W ogóle muszę sprawdzić, jak mamy zero strzał, to czy kołczon jest pusty. Bo jeśli tak, to byłby taki bardzo fajny detal. Dobra, to jest ten jeden grzyb. O, tutaj. Cześć, to był ten jeden z dwóch, nie? Moc upior... Czekaj, to był ten, czy nie? Nie, to inna ikonka, czyli... Okej, okay, mi się pomyliło. Królowa Wybrzeża. Odkryj, co Królowa Marwenna wie o mocy upiora. No ja się z chęcią dowiem, bo mam nadzieję, że to jest właśnie moc tego naznaczania. A to mi się już by w walce niejednokrotnie przydało. Ale no wygląda jak ten król opętany przez Saurona dzięki mocy Sarumana. I nie wróć na odwrót. Przez Sarumana dzięki mocy Saurona. Thank you. I found the Mithril Hammer. W ogóle Mithril nie jest niezniszczalny? Can your flames show me why my soul was denied death? O, patrzcie, chwyciła laskę. O, o, oczy jej poczerniały, ciekawe. You are the victim of a blood sacrifice. Can the curse be broken? Destroy the Black Hand and his followers and claim Mordor. No men of Gondor will come to my aid. You don't need them. Your power begets followers, willing or otherwise. An orc army. How do I do this? Your answers are in the fortress nearby, but what you seek may not be there for much longer. Marwyn's decree was speed. The future must be met. No, skoro mam się śpieszyć, to proszę bardzo. Niestety fast travel nie wchodzi w grę, bo to już by się liczyło pewnie jako przeskok w czasie, co nominalnie się nie dzieje, ale kimże jestem, żeby dyktować grze warunki. O, tu są te dwa kwiatki, które potrzebuję. Tu jest zaraz jeden. No. No, dziabaj go. O kurde, o Boże, nie! Czekaj, doskoczę? Czy nie bardzo? Ty chyba doskoczę. O nie, nie doskoczę, o fuck. O, o, o. Ej, nie do końca o to mi chodziło. O nie! Kurde, po co ja klikałem dalej? O Jezu, a to mogło być takie dobre. Tak się wbić od razu, zrobić taką poprawkę na to, co spieprzyłem. Ja jebix. Jakbym nie spamił, bo chciałem zrobić unik w sensie, bo chciałem odskoczyć po prostu, ale zapomniałem, że mam tą serię odblokowaną. O Boże, na własne życzenie sobie to spieprzyłem.
Dookoła, dookoła. Niestety, ale muszę iść dookoła. Bo mimo iż mogę wysadzać ogniska, to nie mogę sobie strzelić strzałą w ziemię i spowodować zasłony dymnej. Dziwne, no ale takie już ograniczenie growe. Dobra, ale z tą elfią zwinnością raczej... No, aż nadto czasu. Żeby dojść do tego miejsca. Dobra, nie mijam roślinek żadnych, ale chyba teraz to jest ostatnia rzecz, jakiej powinienem myśleć. I kurde, byłem prawie obok tego questa. Czy obok tego miejsca, nie tyle questa. I will save them nonetheless. Don't be blinded by your emotions. Stary, jak się da ich ocalić? The Queen told us our answers to building an orc army lie within this fortress. If we brand those archers, we can build our army and save these men at the same time. No nareszcie! No okej. Okay. No, czyli po prostu wystanie w walce z automatu jest naznaczeniem. Okej, okay, naznacz strzelców w czasie krótszy niż 3 minuty. Hej. Your will is mine. It is yours, master. Dobra, do tamtego. You are made to be cowed by terror. Gondorians are invaders. Gaze into the light of my eye. Men are scourged. See the blue flames. These villains take our lands, but no more. Now, mine is the sight that will pierce your mortal will. And we'll take their light as well. How's the rest, sir? Kill me, but darkness shall never rule Middle-earth. Let your hand be guided by silver. No, w górę. I ostatni jest tu. Nawet nie muszę do niego doskakiwać. W sensie nie muszę ciosem doskakiwać. Witness the flame and be led to your redemption. I'm ready for death. Bring light. No i co? Let's go, mates! No to na start pozbędziemy się tego. Bo jak mam wybierać, to wolę taktycznie ich zdejmować. Burr! Kontra bier? Ładnie! No, really? Ej, ładnie ta krew teraz za tym sztyletem poszła. Bardzo ładna animacja. The lady of the shore sent you to our aid. The queen warned us to wait until the end of the battle. Then the orc spotted us. I told you, her visions always come to pass. Yes, but I told you not to. Do you have something for me? Queen Marwyn sent us to find this. Czyżby diadem żony? Ej, ja też tak chcę!
Ładnie. Hello, Sauron. A co to Celebrimbora? O! Dostał maczugą. O, i teraz mają jego żonę i dziecko. Jego... Ej, no jak z tym? Jak z tym to jest? Jesus... O, widzi pi... Take him to Mordo. Zauważył jedyny pierścień. Ale jak z Talionem właśnie. No różnica jest taka, że rodzinę Celebrimbora Sauron zabił w troszeczkę inny sposób niż jego poplecznicy. No i co, no? Mucimy ich, nie? No nie tego chciałem naznaczyć, ale okej. Tego, o właśnie. Tarczownika wolę sobie naznaczyć. Grobe hija. Jest tak jakby super teraz w walce. No nie, mogę zrobić kontrę podwójną. Te podwójne są takie kozackie, że tak zajebiście wyglądają. O, berserkera, poproszę. Oraz pana tutaj obrońcę. Znaczy jak się nadupcają między sobą wszyscy. No i koniec. Bang, bang, bagarang! It is one thing to kill these Uruk, it is another to make them our followers. It is a gift. We can use the weapon of the enemy against him. No dobra. Nowe misje. No, odblokował się na przykład właśnie ta legenda. I ta misja. Kurde, jak już tak wiecie, jak już tak płyniemy, no to spróbujmy to ogarnąć. Że płyniemy z fabułą, w sensie. Lećmy dalej. Czas mi na to na spokojnie pozwala. Królowa Marwenna posiada klucz do uwolnienia prawdziwej mocy twórcy pierścienia. Mocy kontroli i dominacji. Stwórz armię, która stawi czoła czarnym kapitanom. Ha, czyli teraz będzie misja, żeby gościa przejąć, tak? O! Okej. Why have you returned? You are not done yet. How did you know where to find this? He has shown me. You haven't told me what you want in return. That you learn what you are truly capable of. Find an orc leader, make him a war chief, and all his soldiers will be yours. Co się kontroluje, jak nic. Where am I to lead this army of mine? Bring them to me, and I will show you. A teraz wyobraźcie sobie, ile ta korona musi być warta. Zarówno korona Celebrimbora, bo to jest w sumie, no, niby diadem, ale w sumie też korona. Marwen said to bring her an army. We shall not build an army. We shall command one. We'll need to find an Uruk captain to dominate and make our own. There is a slaver near here named Grublik. We will make him serve our cause. Zajebiście. Okej, okay. Wrażliwy na wierzchowców. Pragną go techniki bojowe, no pięknie. No to wystarczy tylko tak bardzo ładnie, znośnie wbić się mu prosto na pysk z dominacją. I przy okazji jeszcze zrobię sobie trofeum za to. Dobra, co? Jaka istota wpadła nam do tego? Plemię... Aha, nie, no to nie, no istoty bardziej w tym momencie. Plemię Nurn, tutaj dla was opisik cały.
No i samouczki, to wiadomo, trzeba tylko odznaczyć. Jeszcze 6 samouczków zostało. Trzeba odznaczyć na znaczenie. Upgradę. Jeszcze nie stać mnie właśnie na to, ale... O, proszę, jaka ładna, okrągła liczba. Maksymalne skupienie poproszę. A te pozostałe, to w praktyce dostanę za questy z legendy właśnie. Bo jeśli dobrze rozumiem, jeśli ukuję tę legendę do fulla, no to po prostu dostanę te zdolności za darmo, tak? Nie będę musiał jednak ich wykupywać. Jak będę musiał, to będzie to trochę słabe. Dobra, czyli bierzemy kapitana sobie. Tutaj sobie mogę tak fajnie polecieć i idealnie chyba wjechać do tego obozu. No takiego ich mini obozu, powiedzmy. No, w górę, w górę. O, a nawet mogę od razu bić się antypa, tylko czy ja chcę go... No dobra, zabijmy go. Tak myślałem, czy by go nie przejąć, ale... To cóż. Co ty gadasz, gościu? Jeden... Drugi... Trzeci... Czwarty... Tego grzmotny... Anulował serię? Na szczęście nie. Pyk... Bum... Okej. Umiejętność rozkaz. Po zdominowaniu kapitana przytrzymaj bumpy, naciśnij... Dobra, przesłuchaj i potem wydaj rozkaz. W ten sposób wyślesz naznaczonego kapitana, aby zabił innego kapitana lub sprawdzasz też przybocznym wodza. Ej no, halo, już powinien zostać zdominowany. Chyba, że... Czekaj. A chyba, że tego, co jest niewrażliwy na taki atak pojedynczy, muszę tak zagarnąć. Dobra, wbijmy o egzekucję na razie. Troszeczkę posiemy. I jeszcze egzekucja. No wiem, wybierzemy typa. I wydajmy rozkaz. Ten kapitan jest pod twoją kontrolą, może zainicjować walkę o władzę, wysyłając go, aby zamordował innego kapitana. Jeśli wyślesz kapitana misję przeciw wodzowi, będzie się starał zostać jego przybocznym. W ten sposób zostanie zainicjowana misja walki o władzę, w której będzie musiał dowieść swojej wartości. Naciśnij... tam? No tak, 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 tak. Go. Nowa walka o władzę rozpoczyna się. Go. It is done. He's ours. We must now make this captain a bodyguard, if he is ever to be a war chief. It is from first strike of thunder that is soon born a storm. Hell yeah. Okej, mamy tą misję. Jak rozumiem, ta misja, to jest ta misja walki o władzę, jednocześnie podpięta... Tak, cały czas podpięta pod misję fabularną. Nium. Wiecie, w ogóle to jest zajebiste w zabijaniu tym mrocznym ciosem, takich jeszcze podatnych na to orków. Ja mam wtedy pewność, że typ nie wróci, bo dostaje z automatu z automatu właśnie morda jest jego ścinana. Stand with me or suffer under me. You want me to bow to you? Come and make me. I must help Rublik eliminate all those who challenge him. Ej, serio? Dobrze widziałem? 3 fale? Oj, spudowałem. Ej, mam w ogóle cel... Nie, ten jest mój, ten jest mój. Mam w ogóle cel, żeby trzymać się nad nim, czyli... Nie mogę ten... Nie mogę się to zadruszać w ogóle. Our protege wields fear like a weapon, and we are his invisible ally. A shadow who stays close and sees all. That is the Elven way. Okej, gdzie on idzie? Tam? Czy tam? Idzie tam. No w górę, w górę, w górę! Co?
Nie! No chyba se jaja robisz w tym momencie! Dobra, nie no, dobra. Jak tak chcesz grę się bawić, to proszę bardzo. Ja się tam wbijam i mu pomogę normalnie w taki sposób. Kto to projektował? Kto to projektował? Jesteś mój. Także. Wchodzę na górę, żeby sobie przejść. Pokazuje mi, że. Pokazuje mi, że jest niezaliczony teletykowy. Schod. No to dobra. No to schodzę na dół, żeby pomóc typowi, skoro cel jest niezaliczony, to po co dalej trzymać się góry? I co? I znowu jest cel niezaliczony. Co za bezsens w ogóle? Ej, wyobraźcie sobie, że te elfy naprawdę są w stanie tak szybko strzelać z kuszy. Wszystkie elfy wśród ziemi. Przecież jaki to musi być porąbane. Co, ktoś jeszcze? Now that we have our hunter, let us stalk our prey. No, pięknie. A wiecie co jest najlepsze? Ja mogę tych przybocznych mu chyba czterech przypisać. I to jest... O! Już myślałem, że się ten zacięło. Ale nie, kurde, cała taka jedna misja to jest. The war chief has chosen our captain. Then he has chosen death. A great advantage will ready us for this battle. Surrender! Lecimy kolejno. Od razu jak sobie takiego strzelca przejmę, to odzyskuję za niego strzały. Które zużyłem. I don't care. Whatever it was can sort off. Nią. Trzech już mamy. Listen to them. Vile savage beasts. We shall harness and command their savagery. No, ty jesteś w stanie to zrobić, Celebrimbor. Z tą mocą dominacji. Cały czas zastanawiam się, kto może kontrolować Marwenę. Bo to nie ona rozkazała Celebrimborowi czy tam Talionowi stworzyć tę armię. Tylko ktoś przez nią przemawia. Nie, starsi są dobre te. Prawda? O, ranią go techniki bojowe, pięknie. Uaktywni, gdy zechcesz walczyć. Okej, okay, jeden z jego ziomków. Kolejny. Jakbym miał wybierać, to wolałbym sobie jeszcze tak z dwóch przejąć. Cicho. W górę. Idziemy tutaj. Co jest? Czemu był, że kapitan odnosi obrażenia, jak go się nie walczył w ogóle? Bum. Uwaga. Tu. I... EXPLOSION! Płoń. Serio? You maggot! I've been dreaming up ways to cut you down.
Allow me to show you a few. Wiesz, no, spróbować co możesz, nie? O, i tego kapitana tam zabili od razu. O ile tu jest typa? Za chwilę cały fort będzie po mojej stronie. Tniemy gościa, tniemy. Nie! Nie chciałem go atakować! Zajebiście. Tylko ci przypominał jakiś... O, a to akurat bardzo ładnie wyszło. Bo Karagor to jest ostatnie, co chciałem tutaj mieć. Na tym. I pięknie wód zabity. Zdrada. I goście zdechł. A nasz został kapitanem. Znaczy kapitanem, wodzem. I co, koniec questa? I fight for the Dark Lord, and you shall fight for me! This is my dominion! I am the strongest war chief in all of Mordor! I shall lead my army over a field of broken skulls! Come stand behind me, or let my blade meet your neck! Queen Marwyn's plan has given us great strength. Strength should not be squandered, but wielded. The Queen will show us how. Marwyn's strategy yields great results. An army of our own to face darkness head-on. A mirror looking upon itself, ready to be cracked. We should return to Marwyn. She will have more for us. Nieźle. Znaczy, szczerze, to... Ja dalej ustaję przy tym, że to nie jest plan Marwyn. Tylko właśnie tego, kto nią steruje. Wiedziałem. Co jest? Co to był? To jest Sauron? Znaczy, Jezus, to jest ten? Saruman? Głos podobny. No, patrzcie, jak w filmie. Mentalnie po prostu starzenie cofnęło się na oko parę dekad. I am now that I can finally see you. My child. Your mother. He's been under the spell of a very powerful wizard. Talion, I am sorry. Saruman, tak! Zgadłem, Saruman! To him for help. I ended up being a prisoner within my own body. What have you seen in your visions? I have seen Sauron's servants. The tower. And the Black Hand. They bring much suffering. If you wish to know where they are, across the Sea of None. Their forces. How strong? Strong enough to defeat us all. Then we truly will need an army. Illness still plagues you. Rest, Mother. I will make preparations for our journey out of Mordor. Ej, jakby to czekaj, to Saruman. Nice. Biały czarodziej. Saruman is one of the Istari. With the power of the ring, he could have built a great army to challenge the Dark Lord. And that's what we must do. The one garrison does not an army make. Yes. We must dominate more war chiefs for a true army. Woluju!
Serio? O kurde, od razu mam! Od razu mam dostępne przejęcie tych. No poza tym. Ale mam co? Mam dwóch? Dwóch? Na wezwanie czeka na rozkazy. Okej. Kurde, od razu mam dwóch wodzów dostępnych, nie? Dwóch? Tak, bo tam jest misja z mieczem. Od razu mam dwóch wodzów dostępnych, nice. Do przejęcia. Znaczy jak mogę, to wolałbym sobie od razu wszystkich tych moich wodzów przejąć. Czarnet grał. Yep. Dobra, czekaj. Wyślijmy już może tego ziomka, żeby coś tam porobił. Teraz czekaj, na wezwanie. Okej, no, wezwij. Nice. Okej, chodź tu. Dobra. O właśnie. To jest też osobna misja, którą mam, żeby wywołać zamieszki. Znaczy misja, kolejny trofeum, ale z chęcią to zrobię. No i proszę, duch Mordoru. Zwycięży w zamieszkach. No, zwycięży, a ten ziomeczek... Kurde, dlaczego na taki z dystansu? Leć. Rozpocznij te zamieszki. Wszczynij. Powinno być, ale właśnie nie jestem pewien, jak to odmienić. Hej. O, ładne podcięcie. There was another prisoner. He distracted the guards when we ran, but they caught him. Please save him. Z przyjemnością. Thank you, Ranger. Dobra, muszę przytrzymać, żeby tak od razu spaść. Co jest? Gdzie jest ten informator? Aha, o Boże, to jest ziomek! Zapomniałem, że oni mogą, że ja mogę z nimi gadać po prostu. Okej. Okay. Brutalnie zamord ulubieńca i nie daj się wykryć, poczekaj na przebycie wodza. No to już było wcześniej. Dobra, ale wiecie co, ja myślę tak, to co zrobię poza nagraniem, bo to muszę właśnie pokonać przeciwnika, ale tego przeciwnika bardzo bym chciał zdominować, tego kurde muszę zdominować jeszcze podczas walki jednego. A niestety to się sprawdza do tego, że musiałbym mieć wodza, znaczy wodza, przeciwnika, który, o właśnie, można go natychmiast zabić techniką bojową, czyli jednocześnie można go natychmiast przejąć. O, on jest gdzieś tutaj w ogóle. Ty, to go przyjmijmy może tak od razu. O, czy to on? Hell yeah. Target has been found. No to lećmy po ziomka. Nie, z ukrycia nie zadziała, bo to jest właśnie sama nazwa mówi, to jest z ukrycia. Ale możemy go... A, nie możemy. No to hej. You, Maiden! Seeing you there reminds me how unimpressive you are. Ta przerwa, z jaką szukał tego słotych słów. Hej. Come and fight like a warrior. Siema. Zdominuj. Przesłuchaj. Nie, bo ja przesłucham, to go zabija, tego nie chcę. Wydaję rozkaz. Jest przybocznym wodza. Tak. Ale to wiem, że. A nie, w sumie nie, czekaj, nie wiedziałem, że jest przybocznym. Zabij. Czekaj, a może być i tym, i ty. I tego wodza, i tego przybocznym? Zdrać. Dwóch. Ma walkę o władzę. Kurde, mam nadzieję, że może. No dobra, to się kiedy indziej sprawdzi. 40 minut odcinka mam. No to czas najwyższy, aby go zakończyć. Sprawdźmy, czy coś się zmieni, jak
przejdę, czy coś powiedzieć, jakiś tekst, jak teraz przejdę do wieży. Z Travelem. Nie, nie ma żadnego. No dobra. No to cóż, odcinek kończę. Mam taki jeden fajny pomysł na odcinek. Już go ktoś kiedyś zrobił, w sensie taki krótki filmik, ale kurde... No, chciałbym. Chciałem też to strasznie wykonać, ale to trochę czasu zajmie. Ale okej. Okay. Ode mnie póki co to tyle. Może w kolejnym odcinku uda mi się to zrealizować. Raczej wątpię, bo w kolejnym chyba zajmę się albo tą misją dla wygnańców, dla Marweny, albo misją dla Torwina, albo misjami właśnie ukucia legendy. Ale chyba bardziej pójdę w legendę, bo czas wzmocnić sobie te bronie, czytaj odblokować te ich umiejętności. No i cóż, ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale.